Pierwsze znaki informujące o niepodawaniu alkoholu osobom niepełnoletnim, kobietom w ciąży czy kierowcom pojawiły się już kilkanaście lat temu. Były one stosowane na różnych opakowaniach i w różnych miejscach rotacyjnie. Natomiast ta zmiana polega na tym, że teraz zamiast takich haseł zawierających piktogram i opis, czyli np. nigdy nie żyj alkoholu albo w ciąży nie pij alkoholu, będzie wyłącznie znak graficzny, czyli przekreślona sylwetka kobiety w ciąży, przekreślony samochód i 18+ też w czerwonej obwódce. Te piktogramy będą umieszczane łącznie na każdym opakowaniu, czyli zamiast rotacyjnie po jednym znaku, wszystkie trzy jednocześnie na każdej puszce, na każdej etykiecie piwa i odpowiednio na wszystkich tych nośnikach, na których do tej pory były umieszczane poprzednie znaki. Druga zmiana, też bardzo istotna, to jest nowe oznakowanie 18+ dla piw bezalkoholowych, czyli branża piwowarska w jednakowy sposób traktuje zarówno piwa alkoholowe, jak i piwa bezalkoholowe. Świat piwa jest światem osób dorosłych, wszystkie piwa przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich i tego wyrazem jest właśnie nowe oznakowanie piw 00, 18+, sugerujące jednoznacznie, że jest to produkt dedykowany osobom pełnoletnim. To jest bardzo dobry pomysł, żeby na bezalkoholowych napojach piktogram wskazujący granicę 18 roku życia był umieszczany. Dlaczego? Myślę, że i z punktu widzenia nastolatka, i z punktu widzenia dorosłych, którzy monitorują, współkierują jego życiem, bardzo dobra jest ułatwiająca życie i funkcjonowanie świadomość wyraźnych granic. Jeśli granicą kontaktu z alkoholem uczynimy 18 rok życia, no to wszyscy wiemy, jesteśmy już do tego przyzwyczajeni. Napoje bezalkoholowe kierowane do ludzi powyżej 18 roku życia to zachowywanie tej idei, że piwo, wino, wszystko jedno, z alkoholem, bez alkoholu, to napoje kierowane do ludzi dorosłych po 18 roku życia.